Księże arcybiskupie, ekscelencje, szanowni państwo, jest dla mnie zaszczytem i przyjemnością, że mogę dzisiaj w szkole przywitać po raz drugi jego ekscelencję nuncjusza apostolskiego, księdza arcybiskupa Celestino Migliore. Dzisiejsze spotkanie z księdzem arcybiskupem zostało zorganizowane w ramach programu Fundamenty i rozwój służby cywilnej dyplomacją, który jest nową inicjatywą absolwentów Krajowej Szkoły, w którą włączyli się ochoczo i bardzo pracowicie również słuchacze. Celem tej inicjatywy jest włączenie szkoły do dyskusji na temat optymalnego kształtu dyplomacji. Projekt zorganizowany w formule cyklu seminariów poświęconych systemom służby dyplomatycznej poszczególnych państw i przygotowania publikacji dotyczących zagranicznych rozwiązań. W ramach niego dzisiaj otwieramy drugie seminarium poświęcone dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Dodatkowy kontekst dzisiejszego dnia i dzisiejszego spotkania wypływa również z tego, że wśród wielu ważnych rocznic, które obchodzimy w roku 2014, jest także rocznica 25-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Ksiądz arcybiskup był już wśród nas, ten sam, ale w trochę innym charakterze, na wykładzie opłatkowym i na spotkaniu opłatkowym, kiedy to ksiądz arcybiskup mówił do ówczesnych słuchaczy i pracowników o administracji publicznej w służbie dobra wspólnego. Zwrócił wówczas uwagę na to, że mimo zorientowania na różne potrzeby duchowe i świeckie, administrację kościelną i publiczną łączy wspólny cel – służba osobom i całemu społeczeństwu. Podczas dzisiejszego wystąpienia będziemy mieli przywilej dowiedzieć się, czym jest i czym charakteryzuje się służba zagraniczna Stolicy Apostolskiej. Podzieli się z nami wiedzą ksiądz arcybiskup, który jest w tej materii osobą niezwykle doświadczoną. Ksiądz arcybiskup Migliore rozpoczął służbę w latach 80., pracując w nuncjaturach w Angolii, Egipcie i Polsce. Następnie pełnił funkcję m.in. stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy i ONZ. Od 2010 roku ponownie rozpoczął służbę w Warszawie, już jako nuncjusz apostolski. Warto podkreślić, że Stolica Apostolska dysponuje jedną z najstarszych, działających od setek lat nieprzerwanie, służb zagranicznych. Jednocześnie, oprócz przywileju wieku, uznaje się, że jest to jedna z najbardziej sprawnych i najefektywniejszych dyplomacji. Dyplomatów watykańskich kształcących w Papieskiej Akademii Kościelnej cechuje profesjonalizm, niezwykła dyskrecja i precyzja. Niewątpliwie dzisiejsza konferencja będzie doskonałą okazją do tego, abyśmy zapoznali się z osiągnięciami Stolicy Apostolskiej w interesującej nas materii. Oddaję głos księdzu arcybiskupowi. Dziękuję panu dyrektorowi, Janowi Pastwie za zaproszenie, za miłe słowa powitania i serdecznie pozdrawiam wszystkich tu obecnych. Cieszę się także liczny udział osób zainteresowanych tematem, który został mi wyznaczony. Organizacja i funkcjonowanie dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Na pewno słyszeli państwo o słynnym powiedzeniu Stalina, ile dywizji ma papież. To była sarkastyczna reakcja Stalina na częste wspominanie papieża przez jego współpracowników.
I w ten sposób chciał podkreślić, że skoro papież nie dysponuje siłą zbrojną, jego autorytet znaczenie jest żadne. Miał rację, mówiąc, że papież nie dysponuje dywizjami, ale gdyby tak dożył do naszych czasów, to mógłby na własne oczy zobaczyć, jaki papież miał udział w doprowadzeniu do kryzysu i upadku reżimu, który kiedyś Stalin budował w Związku Sowieckim. Prawo międzynarodowe publiczne uważa stolicę apostolską za pełnoprawnego członka wspólnoty międzynarodowej o charakterze państwowym. Ponadto stolica apostolska, która przede wszystkim jest bytem o charakterze religijno-moralnym, ma swoje zaplecze terytorialne w postaci miniaturowego państwa miasta Watykan. Z racji historycznych, których z braku czasu nie możemy bliżej omówić, ma bazę prawa międzynarodowego, na bazie prawa międzynarodowego papież, oprócz tego, że jest przywódcą religijnym, jest także głową państwa. Oczywiście jego autorytet nie zasadza się na potędze ekonomicznej. Wystarczy popatrzeć na roczny budżet stolicy apostolskiej i od razu będzie jasne, że jest on niższy od każdego innego państwa. Nie zasadza się też na siłę wojskowej, bo papież nie ma wojsk. Jego siła nie opiera się na ilości oddanych na niego głosów, czy na jakiejś większości politycznej, bo nie został wybrany w wyniku kampanii wyborczej. Jego autorytet ma charakter moralny. Zawsze przyjmowano, że władza doczesna, to znaczy zaplecze terytorialne, potrzebne do zarządzania stolicą apostolską, nie należy do rzeczy istotnych w Kościele. Jednak w okresie od upadku państwa kościelnego w 1870 roku, aż do utworzenia państwa miasta Watykan w 1929 roku, papieże coraz bardziej przekonywali się, że nawet jeśli władza doczesna nie należy do istoty Kościoła, to jednak ważne jest, aby móc dysponować jakimś terytorium, choćby miniaturowym. Pozwoliło to zapewnić stolicy apostolskiej nienależność i autonomię w stosunku do władzy świeckiej innych członków wspólnoty międzynarodowej. Tak doszło do zawarcia Traktatu Laterańskiego w 1929 roku. Król Łok do 1946 roku Łoki były rządzone przez króla i papież, podpisując ten traktat, nadali charakter międzynarodowy powstałemu miniaturowemu państwu miastu Watykan. Niewielka suwerenność terytorialna udzielona papieżowi nie miała na celu zarządzania życiem politycznym, ekonomicznym, kulturalnym czy militarnym społeczności, ale jej jedynym celem było zagwarantowanie papieżowi pełnej niezależności i autonomii w stosunku.
Rosyjskiego, stolica apostolska, zobowiązuje się do zachowania neutralności w sprawach doczesnych. Taka zasada została także zapisana w umowie stolicy apostolskiej z Izraelem z 1993 roku oraz z autonomią palestyńską z 2000 roku. Neutralność stolicy apostolskiej oznacza, że powstrzyma się ona od bezpośredniej ingerencji w sprawy wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, terytorium czy granic danego państwa. Nie będzie ona również brać udziału w interwencjach międzynarodowych o charakterze militarnym czy policyjnym, ani w operacjach mających na celu utrzymanie lub przywrócenie pokoju. To oczywiście nie wyklucza, jak to zostało zapisane w cytowanych umowach, że stolica apostolska pozostawia sobie prawo do swobodnego wypełniania jej posłannictwa moralnego i duchowego, które niekiedy wymaga zajmowania stanowiska moralnego dotyczącego różnych sytuacji i osób. Aktualnie stolica apostolska utrzymuje relacje dyplomatyczne ze 180 państwami. Ponieważ członkami Narodów Zjednoczonych są 193 państwa, oznacza to, że tylko z 13 państwami stolica apostolska nie ma formalnych relacji dyplomatycznych. Są to między innymi Chiny, Korea Północna i Arabia Saudyjska. Stolica apostolska posiada też przedstawicielstwo lub nuncjaturę w 110 krajach i 18 organizacjach międzynarodowych. Ma do dyspozycji 110 nuncjuszy oraz kilku przedstawicieli lub stałych obserwatorów. Na rzecz dyplomacji pracuje też 270 dyplomatów niższej rangi, z czego 30 w sekretariacie stanu w Rzymie, 240 na placówkach zagranicznych. W ostatnich 20 latach służba dyplomatyczna nieco się umiędzynarodowiła. Obecnie na 110 szefów misji dwie trzecie pochodzi w Europie, z Europy, przy czym większość z nich to Włosi. Natomiast wśród dyplomatów niższych rangów bardziej proporcjonalnie reprezentowane są różne kontynenty i kraje. Dyplomaci stolicy apostolskiej swoją specyficzną formację otrzymują w Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie. Odbywa się ona w cyklu dwuletnim lub trzyletnim, w zależności od uprzedniego wykształcenia poszczególnych kandydatów. W czasie tych studiów młodzi kapłani średnia wieku przyjmowanych do akademii wynosi 27-28 lat. Młodzi kapłani z różnych stron świata otrzymują wykształcenie w takich specjalistycznych dyscyplinach jak prawo międzynarodowe i dyplomatyczne, historia dyplomacji kościelnej, styl dokumentów
dyplomatycznych, techniki negocjacyjne, kulturoznawstwo, religia, informatyka i języki obce. I prowadzą życie wspólnotowe i otrzymują też odpowiednią formację ludzką i duchową. Tak jak podstawowe cele, zasady i sposoby działania dyplomacji w ogóle są formułowane w oparciu o bazowy tekst konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1971 roku, tak w przypadku dyplomacji tekstem bazowym jest Konstytucja Apostolska, łacinie Solicitudo Omnium Ecclesiarum, troska o wszystkie kościoły z 1972 roku. Dokument ten opisuje cele dyplomacji kościelnej w podobny sposób, jak to jest w dyplomacji świeckiej. Reprezentować, informować, chronić interesy obywateli i podmiotu wysyłającego, negocjować, ale czyni to z uwzględnieniem specyfiki dyplomacji papieskiej. Nuncjusz reprezentuje papieża wobec głowy państwa i jego rządu w kraju swojej akredytacji, ale również wobec miejscowego kościoła katolickiego. Listy uwierzytelniające składa głowie państwa, natomiast przewodniczącemu miejscowej konferencji biskupów przestawia list polecający. Nuncjusz dba o interesy wspólnoty katolickiej w danym państwie, zawierzając na przykład umowy, konkordaty. Następnie zaś śledzi ich respektowanie. Czyli to jednak w szerzej formule, mającej na celu ochronę i respektowanie praw ludzkich, które przysługują każdej osobie, nienależnie od jej przynależności wyznaniowej. Wśród szczególnie ważnych praw ludzkich należy tu wymienić prawo do wolności religii i sumienia. Nie tylko w stosunku do katolików, ale względem każdej osoby wierzącej i nie wyznającej żadnej wiary. Ponadto nuncjusz powinien popierać dialog ekumeniczny wśród wyznań chrześcijańskich i dialog międzyreligijny z wyznawcami różnych religii. Zapewne zauważyli państwo, że mówiąc o dyplomacji kościelnej, nie używam nigdy terminu dyplomacja watykańska, ale zawsze dyplomacja stolicy apostolskiej, dyplomacja papieska czy dyplomacja kościelna. Jak już powiedziałem wcześniej, tym, co dla nas ma znaczenie, nie jest państwo miasto Watykan, ale stolica apostolska. Państwo to zaledwie skrawek ziemi, które gwarantuje papieżowi niezależność i autonomię. A stolica apostolska to byt moralno-religijny, papieństwo. To, co ma znaczenie dla naszej dyplomacji,
to nie siła ekonomiczna, wojskowa, polityczna, ale autorytet moralny papieża. I także dokumenty międzynarodowe, jak na przykład konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, mówi o stolicy apostolskiej, a nie o Watykanie. Stali przedstawiciele papieża są ambasadorami, którzy używają tradycyjnej nazwy nuncjusz apostolski, a ich siedziby nazywają się nuncjaturami apostolskimi. Termin ten pochodzi z języka łacińskiego, nuncjusz, czyli posłaniec. Ta terminologia została też przyjęta w dokumentach międzynarodowych. Specyfika dyplomacji Stolicy Apostolskiej to nie tylko terminologia, ale także swoiste założenia i metody, które wynikają z jej specyficznej natury, która ma charakter moralno-religijny, ogólnoludzki i powszechny. Moralno-religijna natura Stolicy Apostolskiej jest oczywista, gdy się weźmie pod uwagę fakt, że papież jest przede wszystkim przywódcą religijnym, głową Kościoła. Co natomiast oznacza, że Stolica Apostolska ma charakter uniwersalny? Oznacza, że nie jest zamknięta w granicach narodowych. Stolica Apostolska jest ponadnarodowa, jako że jej społeczność znajduje się we wszystkich zakątkach ziemi, w każdym narodzie. Tak dochodzimy też do znaczenia trzeciego wymiaru, charakteru ogólnoludzkiego. Stolica Apostolska nie podejmuje działań mających na celu promowanie interesów jakiegoś określonego terytorium, konkretnego państwa czy kontynentu. Ona patrzy na ludzkość. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej, podobnie jak inne dyplomacje, przyjmuje, zachowuje i stosuje nowe sposoby działania, które służą jej większej skuteczności. I dam przykład. W dziedzinie prewencji, powstawania i mediacji w sytuacjach konfliktowych Stolica Apostolska coraz bardziej korzysta ze współpracy z organizmami kościołów lokalnych i pozarządowych organizacji międzynarodowych o charakterze kościelnym czy szerzej religijnym. Tak zwana second track diplomacy. Przygotowanie przed pola lub realizacja niektórych dyrektyw dyplomacji oficjalnej prowadzone w jakiejś mierze nieoficjalne i zachowaniem większej elastyczności przez osoby czy instytucje specjalistyczne w ścisłej współpracy z dyplomacją oficjalną. Jednym z najbardziej wymownych przykładów takiej dyplomacji są porozumienia z Oslo z 1993 roku, będące źródłem dużej nadziei w procesie pokojowym między
Izraelem i Palestyńczykami. Norwegia traktowała z Izraelem i autonomią palestyńską w wielkiej tajemnicy. Uruchomiła pełną organizację pozarządową, która zajmowała się sprawami rolnymi i pod tym przykryciem dyplomaci i eksperci mogli spotykać się i pertraktować ze stronami. Po zakończeniu negocjacji organizacja pozarządowa została rozwiązana i inicjatywa przeszła w ręce odpowiednich rządów. Jeśli zaś chodzi o stolicę apostolską, to myślę o działaniach na przykład wspólnoty świętego Idziego, Comunità di Sant'Egidio w Rzymie, składającej się w przeważającej części z osób świeckich, podjętych w pracach nad zawarciem umowy pokojowej między stronami konfliktu z Mozambiku 20 lat temu. Można też wspomnieć o dobrym wkładzie w zawarciu umów o współpracy kulturalnej w Kosowie, o wspieraniu dialogu kulturowego i religijnego w Sudanie i Algierii. Mam też na myśli różne komisje pojednawcze powołane przez instytucje regionalnej konferencji biskupów Afryki, w których pracach brały udział osoby świeckie i duchowni w Ruandzie, Kongo, Liberii, Sierra Leone. Myślę o cichej pracy, często bardzo delikatnej, często w sprawach z natury dyskretnych, podejmowanej przez Caritas w konflikcie sił zbrojnych w Kolumbii, o wysiłkach podejmowanych przez jednostki i organizmy związane z misjami katolickimi w Afryce na rzecz zaprzestania praktyk niewolniczych w stosunku do dorosłych i dzieci w Sudanie, czy przeciw wykorzystywaniu dzieci żołnierzy. W zakresie ochrony zdrowia, kształcenia, wyżywienia, rozwoju, ekologii czy migracji pracują setki czy wręcz tysiące organizacji katolickich, których działalność jest koordynowana przez instytucje Kościoła katolickiego na miejscu, a w niektórych przypadkach także przez urzędy centralne stolicy apostolskiej. W ten sposób lepiej można zapewnić szeroki dostęp osób potrzebujących do pomocy, jakiej nie dostają ze strony organizacji międzynarodowych. Często na terenach, gdzie prowadzone są wojny albo gdzie jest bardzo uboga infrastruktura, organizmy i instytucje kościelne, które działają na swoim własnym terenie i lepiej znają lokalne uwarunkowanie i ludność oraz dysponują ważną siecią kontaktów, podejmują współpracę z organizmami międzynarodowymi, aby pomagać ludziom, którzy inaczej byliby całkowicie zapomniani. Dyskusja na temat modeli rozwoju, poszanowania praw ludzkich, administrowania sprawiedliwości, monitorowania przestrzegania praw człowieka często jest organizowana i odbywa się z inicjatywy szkół wyższych, centrów kulturalnych czy innych
tymczasowych organizmów powiązanych ze wspólnotami kościoła lokalnego lub na poziomie krajowym albo nawet we współpracy ze Stolicą Apostolską. We wszystkie te formy działalności łączna jest wspólnota kościelna jako taka, a zwłaszcza osoby świeckie. I jest to działalność komplementarna, ale jednocześnie istotna i konieczna dla dyplomacji kościelnej. Bez tej wspomagającej sieci operacyjnej dyplomacja Stolicy Apostolskiej byłaby jednak nieco ograniczona w działaniu. Innym sposobem, coraz częściej stosowanym w dyplomacji światowej, jest działalność nazywana shuttle diplomacy albo roving diplomacy, czyli prowadzenie działań dyplomatycznych charakteryzujących się częstymi podróżami i spotkaniami przedstawicieli rządowych. Papież Jan Paweł II był mistrzem w tej materii. Trzeba powiedzieć, że papieże odbywają podróże apostolskie nie dlatego, że skłaniają ich do tego cele polityczne, wojskowe czy ekonomiczne, ale robią to ze względu na ludzi, bo to oni są głównymi podmiotami życia kościelnego, społecznego, ekonomicznego, kulturalnego w danym kraju. Bacząc bardziej na osoby niż na formułę czy gotowe rozwiązania. I rzeczywiście nie przywożą z sobą gotowych recept, ale apelują o przemianę ludzkich serc. To ona może też przemienić strukturę. Tu nawet nie wypada przypominać, przebudowującej skuteczności wizyt Jana Pawła II w Polsce, zwłaszcza tych, które odbyły się jeszcze w okresie komunizmu. Ale chciałbym zasygnalizować błyskawiczne wizyty Jana Pawła II w Londynie i Buenos Aires podczas kryzysu o Falklandy, Malwiny, podróż do Sarajewa podczas bratobójczego konfliktu w Bośni, symboliczny gest modlitwy i włożenie listu w mur płaczu w Jerozolimie, historyczną wizytę papieża Benedykta w meczecie w Damaszku, w Syrii, bardzo inspirująca dla dialogu międzyreligijnego, wizytę Jana Pawła II w różnych krajach Ameryki Łacińskiej, nękanych przez poważne problemy społeczne, wizytę na Kubie. Wtedy wszyscy oczekiwali nie wiadomo jakiej deklaracji przeciw amerykańskiemu embargu na Kubie. A papież Jan Paweł II powiedział po prostu tylko: niech Kuba odwozi się na świat i to i świat odwozi się na Kubę. Zaraz potem Meksyk i inne państwa nawiązały stosunki dyplomatyczne z Kubą. A przy tej okazji mała dygresja dotycząca bardzo sympatycznego epizodu. Kilka tygodni po wizycie na Kubie, jako podsekretarz stanu w sekcji do spraw relacji z państwami
odbywałem wizytę humanitarną do Korei Północnej. I to była już moja trzecia podróż do tego kraju. I już nieco znaliśmy się z przedstawicielami władz tego kraju. Podczas rozmowy na wysokim szczeblu mój rozmówca powiedział: wiemy, że papież Jan Paweł II przygotowuje się do wizyty na Filipinach. Czy można by pomyśleć o takiej hipotezie, że papież zrobiłby międzylądowanie w Pjongjang i stamtąd skierowałby apel do zniesienia sankcji przeciw naszemu krajowi, który i tak jest przecież bardzo doświadczany przez naturalny kataklizm. Odpowiedziałem, że nawet nie muszę konsultować tej sprawy. Mogę od razu powiedzieć, że jeśli taka inicjatywa wyszłaby od nich, to papież powiedziałby to samo, co na Kubie. Czyli wezwie do otwarcia Korei na świat i świata na Koreę. I wtedy mój rozmówca od razu zmienił temat. Począwszy od lat 50. papieży korzystali z pośrednictwa zaufanych osób w ramach roving diplomacy. Na przykład nuncjus Luigi Poggi, który często odjeżdżał w Europę Wschodnią w ramach tak zwanej watykańskiej odspolitych, czy kardynał Echegaray, Francuz, który pełnił wiele tego typu misji w Libanie, Iraku, Chinach i Afryce. Dziś dużo się mówi o digital diplomacy, czyli o sygnałach wysyłanych przez internet, na przykład za pomocą Twittera, przez osoby odpowiedzialne za politykę krajową czy międzynarodową. Natychmiastowe docieranie z przesłaniem do innych polityków, a zwłaszcza do szerokich kręgów odbiorców internetu, na pewno nie zbawi świata samo siebie, ale przynajmniej pomaga w uzgadnianiu wspólnych rozwiązań, w trzymaniu ręki na pulsie społeczności. Tak stwierdził niedawno wielki fan i promotor tego typu dyplomacji, minister spraw zagranicznych Szwecji, Carl Bildt. Można to było zobaczyć w czasie tak zwanej wiosny arabskiej. Podobnie było, choć zadziałało to trochę jak bumerang, w ciągle trwającym kryzysie syryjskim. Można tego doświadczyć znowu podczas kryzysu na Ukrainie. Oczywiście są osoby, które twierdzą i pokazują, że taki typ dyplomacji niesie z sobą także swoiste wielkie ryzyko w postaci podatności na manipulację oraz krótkowzroczności. Tak czy inaczej, digital diplomacy wydaje się być dość operatywna w celach zjednoczenia osób myślących podobnie, działających na tym samym terytorium, w celu zmiany mentalności i kształtowania nowych rozwiązań wielkich wyzwań stojących przed światem. To przede wszystkim w tej perspektywie
stawiania czoła myśleniu, konfrontowaniu się z innymi ideami i innym wydarzeniem rzeczywistości, ze spalania sił z tymi, którzy chcą podejmować konstruktywne myślenie i działanie. Także papież Franciszek wszedł, powiedziałbym, że całkiem nieźle w świat komunikacji społecznościowej przez konto Małpa Pontifex. I już ma ponad 12 milionów odwiedzin. U podstaw dyplomacji wytyczonej przez papieża Franciszka i realizowanej przez jego przedstawicieli jest jego przekonanie, że nie wystarczy drukować przesłanie w uroczystych listach, aby ludzie przekonali się, że jest ono prawdziwe, jak mawiał Jorge Luis Borges, autor ceniony przez papieża. Wkładem, jaki dyplomacja papieża Franciszka chce zaoferować światu, jest działanie na rzecz rewitalizacji wymiaru moralnego w stosunkach międzynarodowych, wymiaru, który pozwoliłby rodzinie ludzkiej żyć i rozwijać się wspólnie, bez stawania się jedni nieprzyjaciółmi drugich. Daję sobie radę, że chyba mówiłem za długo już, ale tu skończę i nie wiem, jeżeli jest jakiś czas na pytanie. Moja znajomość polskiego jeszcze mi nie pozwoli mówić biegle po polsku, ale pytanie może być po polsku i ja mogę odpowiedzieć po angielsku. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dziękujemy ekscelencji za wykład regularny i zapraszamy, jak to jest zwyczajem szkoły, do zadawania pytań. Jak Państwo słyszeli, mogą być po polsku, mogą być po angielsku, a odpowiedzi będą też stosownie do możliwości. Kierownictwo nad ruchem mikrofonu i pytaniem będzie Pani kierowniczką. Bardzo proszę, Pan Daniel Kamiński. Tak? Widziałam rękę Pana Daniela. Pani Marta Arendt, proszę bardzo. Your Excellency, first of all, let me thank you for sharing with us your precious knowledge and also your time. And my question will concern the public and cultural diplomacy. What role does it play in the diplomatic framework of the Holy See? And perhaps could you please name, if there are any, some projects or actions by the Holy See, which can be seen as examples of such a diplomacy? In which field, humanitarian field, prevention, peacekeeping, peace building. If the diplomacy of the Holy See is using the cultural policy as a tool for achieving its objectives, and if you be so kind, if there are any examples of such actions to illustrate this kind of diplomacy. Sure.
Na przykład, for example, now we one of the very big issue is problem of the ecology, and for example, already some 10 years ago, there was a meeting with presidents of different universities, Catholic universities, and high schools, and also seminaries where the future priests study, in order to introduce the discipline on ecology, and to help to tackle this problem, to give some cultural basis to this cultural conversion, because ecology we will be able to tackle this issue not only by adaptation with technicalities, but it needs a new culture, and this is one of the example where the presence of the Catholic Church in almost all the every country in the world the impact of education is very many other in the field of education or in the field of approach access to health, for example, the church, especially in countries where Africa or other countries where still there is a problem of basic health, and so this is where the Catholic Church is working hard in order to create a network of basic health in order to give access to people to the basic health and medicine. In the field of, for example, peace building and reconciliation, there are many commissions on truth and reconciliation in countries which come out from a long history of war. And I could continue, but there are example, like, for example, I was before coming to Poland, I was posted for 8 years at the United Nations in New York, and one evening during a reception, I met with a young man who, in a way, defiantly looked at me and he said, "You must be the representative of the Holy See." I said, "Yes, you are right." And he said, "I represent the Clinton Foundation." And he right away started attacking me on the issue of HIV/AIDS and prevention and condoms. And I said, "Listen, we could continue and discuss forever on metaphysic problems. But why we discuss? Between you and me, people die. So you have a lot of money, because the Clinton Foundation has a lot of money, but you don't have people who are ready to live with people affected with HIV/AIDS.
On the other hand, we have people that live with those and help them. We have little money, so why don't we put together and the program that we run, you respect our, and the program that you run, we respect. You can use all the condoms you want. We won't send you neither to prison nor to hell. But and we were able to start two projects in Rwanda, in Haiti. Your Excellency, thank you very much for your answer. I'm sure that there are many more questions to follow. Please, okay. Your Excellency, I was wondering what are the requirements that should characterize candidates for the diplomatic services of the Holy See. Additionally, I would be very grateful for an answer on the question on whether there is actually a place of secular individuals working for the diplomatic services of the Holy See. And last but not least, I would be really grateful for you for mentioning some requirements for entering the papal church academy. What kind of requirements do the candidates have to fulfill to be to enter the academy? Thank you. Well, let's start by the last question. Different courses, academic courses, they are open to everybody. Because this academy belongs to the Lateran University, so any student can choose one of those courses as an optional course, and they have credits and everything. And when I was in Rome for 7 years, I also taught at this academy, and I had let's say 50-50. I had half of the class was priests who would become, who would work in our service, and the other half was students who were interested in this courses. Let's say that. The prerequisites. To enter the academy, you have to be a priest. So far, it's limited to priests. Why? I mean, there is a reason, quite, if you want, very, 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 very simple. Because, well, you start as a secretary, and then eventually you become a head of mission. A nuncio, especially in the bilateral, has to do with appointments of bishops, has to do with bishops and all this, and you know, could be, and I hope that one day it will be open to lay people. But psychologically speaking, from the time being, bishops are not yet ready. Being a bishop, I put myself in that group to deal with this issue of appointment of bishops is something that at least for the time being is, but this does not mean that we don't have lay people, especially in the multilateral, for example, at the now at the UN, I have just two out of 12 collaborators, just two were priests, and the rest there were lay people. And also many international conferences are led by lay people. Now there is. I was also for 4 years. I worked at the
Council of Europe in Strasbourg. And one day I said that we had an excellent professor at the Sorbonne University who helped us in the field of social fields. And there was a conference in Sweden on family issues. And I asked Rome to give him, to make him the head of our delegation. And he did excellent, in an excellent way. But many people told me, oh, for us the Holy See is Koloratka. I mean, lay people. So, I mean, it's a mentality not only inside the church, but also outside the church that we have to that has to change. I think that it will change little by little. But of course we have especially in the multilateral in New York, in Geneva, in Vienna, in Strasbourg, in Paris at the UNESCO, Rome at the FAO, or at the European Union in Brussels, we have many lay people who work for us and with us. Okay, thank you very much. Do we have another question? Would anybody like to ask? Okay, the lady. Okay, Ms. Maleta and... Your Excellency, I would like to ask you, is it possible for you to tell us a few words about the role of the Secretariat of the Holy See? And can we actually consider it and think of it as a kind of foreign ministry of the Holy See? Thank you. Yes, the Secretary of State is called Secretary of State. Is made of two sections. One section is for general affairs, and the second section is for relations with the state. The head of the two is the Secretary of State, but then the two sections have one head of each section. So it's kind of, in lay terms, it's kind of interior ministry and foreign ministry combined. And of course, it works well when there is a full understanding and cooperation between the two sections. I was there for 7 years, and probably it was, I mean, my recollection is that it was excellent years, because there was very good cooperation. And also it depends on popes. Pope Paul VI, he knew very well the Secretary of State, because he grew up in the Secretary of State. He liked to, when he had an issue which was naturally belonging to the second section, he used to give it first to the first section, and vice versa, in order to have a very balanced, very complete assessment of the situation. Okay, and Mr. Łukasz Chimiak, please. Unfortunately, one mic is out, so we will have to. Excellency, my question will be very short. We are just after a visit of Pope Francesco to the Holy Land. Could you give your impressions of this visit, which was a very important visit? Well, the initiative that came out from this trip was the invitation to the president of Israel and the Palestinian state to come together to Rome
for a common prayer. And this, if you want, this is the characteristic of this Pope. You may not, because you are too young, remember well what was John Paul II. John Paul II, I remember that newspapers used to say, oh, John Paul II, when he wants to say something, his opinion on some political issues, he makes a prayer to Our Lady. And in this prayer, you can discover what he thinks about. Pope Francis is very direct. I mean, he believes strongly in power of prayer, and this is what he proposed, and immediately they accepted it. We know that we don't expect miracles, but first of all, it's going to give momentum again to this peace process, which is little peace, a long process. and it is very meaningful. It is in the line of what the Pope thinks. If we want to change structures, systems, and the world, we have to change the heart of people. And I think that everybody does diplomacy and has to do diplomacy in his own way. The Pope is not called to do mediation in technical ways, because we are not equipped to do that. Others can do that much better. We have to give what others cannot give, or others. I mean, our specific is this one: is what we give. And I think that this is a very fruitful meeting for various reasons, but especially this one. Also, for example, a year and a half ago, in September, not even a year ago, when the Pope convened a prayer meeting, the vigil prayer on Syria. Of course, did not solve the problem, but it was kind of an adhesion from all over the world. It was kind of putting the world together, kind of recognizing that the silent majority wants peace, and to give voice to the silent majority. So I think that this is the most important outcome of this visit. Okay, thank you. So we do have another question. Ms. Rigas. Jego Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, I always wanted to say it in Polish, now I have the opportunity. I would like to ask you about one thing. I was wondering about one aspect of the activities of the Holy See. And as far as I understand, the Holy See, there are some special missions which the Holy See organizes, for instance, in Africa or in Asia. And I was wondering, is there any legal document, legal act, according to which these missions are created? Or maybe there's decision of somebody in the Holy See. Document about what? A legal document about the creation of the mission in which priests serve, for instance, in Congo. Do you know what I mean? The creation of the diplomatic mission or of... No. I'm talking about this kind of missions, we call them missionarze. Missions, ah. Uh-huh. Of course there are. There is a kind of a ministry that we call congregation, uh-huh, for the evangelization of the world,
which takes care for centuries of this, and they have all the documentation on this. The implant. For example, it was curious that in China, well, now everything is we cannot speak any longer of official church and underground church, because the underground is not anymore underground. Mm-hmm. Police knows everything and everybody, and so it's not underground. But until, let's say, 10 years ago, it was a very serious issue. Mm-hmm. And we don't have yet diplomatic relations, we don't have a representative there. So, and there are some 12-15 million Catholics. Through internet, they flooded this kind of congregation of representation of people with a lot of their problems, their requests, their so in a way is a solid documentation, if you want, but also is a new way of establishing a nunciator in China. We don't have a nunciator in China, but we have internet, and through internet there is this kind of feedback. I see, but let's say that somebody decided to create this mission in China, yes? And first of all, there was some legal act, or no? It was a legal act or a decision gathering? Every mission, every parish, every diocese has its own legal act, okay, which is kept in the archives, which is mm-hmm. kept... And what's the name of this act? Is there any special name of this act? It's a decree. Decree. Mm-hmm. Okay, thank you. Thank you. Okay, we have another question. Mr. Kaminski. I actually, Your Excellency, I actually wanted to refer to parishes and diocese. Yes, exactly. Sorry. I would like to ask whether parishes and the higher levels of Catholic Church in respective countries are perceived as elements of diplomatic services of Holy See, and if so, what is their role? No, I mean, technically speaking, they have nothing to do with the diplomacy in technical terms, because if you speak of diplomacy in technical terms, for example, any embassy is extraterritorial. Well, parishes are not. And embassies have, according to the Convention of Vienna, have prerogatives, immunities, and everything. Parishes have not. I mean, parishes are just like any organization, like the municipal organization given region, but they have a religious character, not administrative state character, but I mean they are local. Of course, they may have some diplomatic value in the sense that their activity can help and can support the diplomatic activity of the Holy See. But technically speaking, they have nothing to do with the diplomacy. Okay, I hope you got your answer. And right now, does anybody else have a question? All right, Mr. Bronicki, please. Your Excellency, you mentioned the church in China.
From what I know, there are, or at least until very recently, there have been two, Catholic, let's say, churches in China. The one connected with the Vatican, which is until now is not official, as far as I am concerned. And there are also those bishops which were announced, which are chosen by the Chinese government. So my question is there any kind of dialogue between Vatican and the official, maybe governmental supported? Is there any contact between the bishops, or is there such a linkage between the Vatican and the official Church of China? Sure, there are. In 1999, we were ready to sign an agreement, but then there was no political will, and the agreement was not signed because their issues were, and still are, three. First of all, our diplomatic relations with Taipei, and second one is the appointment of bishops. They say bishops are citizens of China, so the prime minister appoints them, not the Pope. And third thing is that the bishop conference, the president of the bishop conference, should not be elected by the bishops, among the bishops, but appointed by the prime minister. So we thought the first issue is a non-issue, because the nuncio is there because it was in Beijing and then moved to Nanking, and then they were expelled. So instead of closing down, they moved to Taipei. And we have a solution which we know that would be accepted by Taipei and Beijing. So it's not a problem. The other two problems, we were able to find a formula, more or less the formula we have with Vietnam. When I was in Rome for 7 years, I traveled every year twice to Vietnam in order to discuss one by one the appointment of bishops. And they would say no to the first, no to the second, eventually yes to the third or the fourth. But since we had a lot of good candidates, we could wait and with patience and finally we could get our candidate. The issue of the appointment of the president, we were able to smooth away some problems. But of course, we cannot accept the idea in the sense, otherwise it would be an established church like it was and still is in Sweden, in Norway, or in Great Britain, where the bishops are appointed by the prime minister or the queen. And this is not the tradition of the Catholic Church. But anyway. And there are many occasions of when I was in New York one day in the afternoon, I received a call from the consul, the Chinese consul in New York, and he said, "You may wonder why not the representative of China to the UN, your colleague, but I am calling you." I said, "Well, I'm glad to talk to you," and he said, "Tomorrow morning at 10 o'clock, you are invited to my embassy, to my consulate, to meet with the Chinese Minister for Social Affairs, Culture, and Religion, who is in Washington, but tomorrow morning will be here." And I said, "Fine, but now it's 5 o'clock, which means 11 o'clock in Rome. I can't consult with Rome, but even without consulting, I will be there." So I went there, you know, and he came out with a interesting thing. He said it was under Pope Benedict, and Pope Benedict liked very much music.
So he said the Shanghai Philharmonic Orchestra is doing a tour in Europe, and they would like to play Mozart for Pope Benedict in the Vatican. I said, excellent. With the United States, in 72, you played ping pong, and then you established diplomatic relations. Maybe that now you play Mozart in the Vatican, and then we establish diplomatic relations. And it was, of course, they played Mozart in the Vatican. This was in 2008. But 6 years later, we don't have yet diplomatic relations. But anyway, we have relations with them. Okay, thank you. We will have another question here. Thank you, Excellency. Maybe a hard question about the support of the interreligious dialogue. And if I would like to ask for some comments about the dialogue between the Catholic Church and Islam. My question is because the Catholic Church has well-known priorities 2,000 years from 2,000 years. Islam is not homogenic, and the problem, as I think, is the with whom to talk, because there is also no centralized structure of the religion, and I'm very curious about some comments about it. Well, I thank you for this question, because it's an important issue this time, and I think that the cornerstone of this dialogue with Islam is the speech by Pope Benedict in Regensburg in 2006, when he quoted that king who said that violence is still embedded in the philosophy of Islam. Many started saying, no, well, the Pope was kind of, he did not realize. I'm sure that the Pope was very, very, he knew what he was saying, he knew what he was doing, and he did it on purpose. And only after that, we started the real dialogue. At a time, first of all, for 3 days nobody moved. But then something was organized, and the bomb exploded. And I remember that the day that it exploded, I was at the General Assembly in New York, and I had my with a lot of copies of the first statement by our spokesperson in Rome, and I wanted to get a copy to the president of the General Assembly, who was a lady, Al Khalifa. She was a jurist from Qatar. And so I entered the office, and the second said, Madam President is busy in a meeting. But eventually she came out for something, and when she saw me, she said, please come in, I have something important to tell you. And I said, well, this is going to be a very difficult time. But she said, please thank Pope Benedict for what he said. Because the intelligence, our intelligence, and she will, we would have liked to say this for years, but we cannot. Otherwise, I only hope that nothing will happen to the Pope. I said, well, this is a problem. The Pope is not. But the problem is that we need to challenge ourselves. The Catholic Church, until 200 years ago,
we were all also very, very strict on this point. We always said that the truth has rights. And then we started to realize that no, persons are the bearers of rights. So the person which is which believes something good or something not good, but the person as always bears the rights and needs respect. And then you have to deal with what you think that is not truth in another way, but you cannot deal with violence against. And this is what we started with the Christian. We started Catholic. We started thinking in a new way only 200 years ago. So and because somebody challenged us, the culture challenged us, history challenged us. So it's good to challenge. This does not mean that we are against. This means that we would like we want to walk together towards something new, where violence is put aside. And I think that what Benedict did and said was extremely important. And then we had, now that the dialogue is going quite well, but at the level of intellectuals. And we still have a problem when there is, for example, this case of persecution, or even this issue now, recent issue in Sudan, that lady who was put in prison because she became a Christian. We still have a lot to do, a long walk to walk along with the religious leaders, so that they distance themselves from any violent reaction. Until they don't do that, the mass, the people won't do that. So our dialogue is nothing sudovne, nothing. But it's real. I think that is we are progressing. Thank you very much, Your Excellency. I would like to ask whether we have time for one more question. May we ask? Okay. So who would like to ask probably the last question of today's meeting? Okay. Your Excellency, I would like to ask about the chances. How do you estimate the chances of reaching some kind of reconciliation between the Vatican Church with the Orthodox Church? I mean, its Moscow part of this Orthodox Church. What conditions would have to be fulfilled in order to reach this agreement, apart from some political willingness of obtaining this goal? Thank you. Well, 2 days ago, coming back from Israel, on the plane, the Pope met with a journalist, and kind of a question is was somebody asking a question, and he candidly said, "I am the problem." Because, I mean, the papacy is the problem. But then he said, well, this is part of the problem. This is the easiest one to solve. The real problem is a cultural one. If we go back to history, I mean, Christianism incarnated itself in different cultures. In the Roman Latin culture, of course, it was easy to give to Caesar what belongs to Caesar, give to God what belongs to God. In the Eastern part, it was not, because Caesar is the representative of God on earth.
This is the tradition. I mean, of course, today we don't believe that, but more or less, I mean, this is. So there will always be. Or for example, you take the Anglicanism in Northern Europe. This is not just because a certain king wanted to remarry, and of course this was the reason more evident. But there was a cultural background the cultural difference between, and that's why I think that the unity will never be uniformity or everybody under the same umbrella, let's say the umbrella of the Pope. No, unity is, for example, with the Orthodox, we have unity, we have sacraments, we can go to their sacraments without any problem. The only difference is the issue of the Pope. So we are evolving toward time when the head of the local churches will have some saying, in the sense that they are the representative of that region, of that culture, of that, but they can have unity and cooperate together very well. I mean, I cannot envisage the unity of the Christian churches, everybody under the Pope, because this is a cultural issue. But we have to do much more in order to cooperate and to be united on same on belief, on same values and everything. For example, the declaration that was signed 2 years ago here in Poland, it was kind of a miracle, because the Orthodox Church and the Catholic Church in Poland had a history, put them always at what Patriarch Kirill said, very pragmatic, said, well, among the Catholic churches in Europe, the Polish Catholic Church is the closest to us, and we have to overcome our differences, our history, and put together and work together. And I think that this is a good step, a good sign that unity will be reached, but not uniformity. Thank you very much, Your Excellency, for answering all of the questions. Thank you very much for all of the questions. And right now, I think I will give the floor to the Director of the National School of Public Administration, Mr. Jan Pastra. Wszystkiego dobrego. Ja myślę, że z kilkoma tutaj będziemy spotkani.